Dzisiaj będziemy robić loda własnoręcznie. Nie, no, naprawdę. W termomiksie będziemy robić lody. Chciałbym, żebyście zobaczyli ten proces, bo to był naprawdę fascynujący proces. Tak powstawała masa lodowa. Przechodzimy do robienia lody. Co ty robisz? Przechodzimy do robienia lody. Mam takie urządzenie, nazywa się Thermomix, które można zrobić loda. Tylko trzeba się załadować, musicie załadować tutaj. Słyszysz tak. Lody. Pomysł jest taki. Co? Najpierw zrobimy masę, a potem zmielone rzeczy do później zaśbę. No tak. Więc lody waniliowe chciałem, miałem taki przepis, żeby śmietankowe. Śmietankowe muszą być, żeby były bez smaku. No to waniliowe są, spoko. Nie, no wanilia! Sam, jest dobrze, bo to są te, patrz. Wy***ane to wanilię, ziarna wy***ane. I jeszcze teraz. 600 gram mleka. Wiesz mleko. Dalej. Śmietana. Czuję. To zobaczymy ile, bo się kłóciliśmy w sklepie. Znaczy powiedziałem, że 400 ml to nie 400 gram. Jak będzie połowa śmietana, to trzymiem rację. No i z połowa opakowania mój królki kolego. No to z***ana ta śmietana jest. No. A my to mililitry, to jest bezwymierne. Cukru, nie dajemy cukru. No. Nie, no bo słodkie to nie, bez sensu. Żółtek 6. Masz takie coś? Bardzo wielkie jaja. XD. Powinno być zaraz XL, XD. Bardzo wielkie jaja. No serio są spore, nie? Czekaj, otworzę ci jeszcze ten na... Nie chciałem ci tutaj pospierać. Szukałem bardzo wielkich jaj, ale nie tam. Dobra, pyk. No i pyk. Dobra, pomiję ten proces, zaraz wam pokażę jak to wyszło. No co? Co się tutaj stało? No ja się podoba ta butelka. O kurwa. Spoko czy nie? No tak kurwa średnio. Normalnie do tego. No po kurwa coś sobie b***ał. No i zajebiście, i teraz te żółtka. 5,5. Ale są żółtka. Co dalej? Szczyptę soli, opcjonalnie. No, daj. Pint of salt. To nie było, w sumie było. Robisz, no tak, później dodasz dalej? Składnik jeszcze jakiś. No dobra, 8 minut. Podgrzewanie? Lody? Tak, no pewnie to musi się zmieszać dobrze. Dobra, to wracamy, będzie masa. Dobra, po tą rzeźbę. No. Zrobiło się, zobaczymy co dalej słychać tutaj. Laski wanili. Nie ma żadnych laski wanili. No, takie coś wyszło, widzowie. To jest ta masa, mi się wydaje. O, jak pachnie. Czekaj. O! Co, możemy to zjeść, to już jest niedobre. Tu się to wleje. Ale lodniki. O, to nie. No i patrz, jest tyle masy, no, zostawimy te kożuchy i tak dalej. No dobra, to pierwszym lodem będzie lód o smaku, to jest hot dog z żabki. Zobaczcie jak to robiliśmy. Obliczyliśmy, że jest prawie litr tych lodów, więc zlewamy sobie po 100 ml, więc 100 gramów loda. Lejesz, no gdzieś tyle, nie? Lód o smaku hot doga z żabki. Do masy lodowej wrzucam sobie tego hot doga, musisz go tak wyjąć, albo rozwalę to. Pokrusz tak ładnie. No rozwalę to jakoś tak fajnie. Lody o smaku hot doga. Dobra, tu wybierzemy tego loda. Tutaj robimy tak. Dobra, to na 20 sekund i teraz damy sobie tryb mielenia. Co się dzieje? Słuchadło. Będziemy teraz i to po prostu zamrażamy teraz i jemy. Tak mi się wydaje, że tak to powinno wyglądać. No to jemy XD. Ojoj. Shake challenge XD. Za dużo hot doga. Nie pomyślałem o tym. Doleję trochę więcej, żeby było lodowo bardziej. No teraz być dobrze. Patrz. No. Za dużo produktu nie może być, musimy pamiętać o tym. Dobra, no i dajemy na przykład na pięć. No na chwilę tylko. I tu tam wiesz, troszeczkę zamieszam. Pobulta się. No i to, o to mi chodziło, tak to sobie wyobrażałem. Niech są lody hot dogowe. Zamrażamy i jemy. I tak właśnie powstają wszystkie lody nasze. No dobra, ja mogę gałkę zrobić? Możesz, jeżeli potrafisz. Kiedyś mamy taką maszynę, takiego? Robi się... O. Się maca? No i teraz tutaj musisz to, tylko musisz to mądrze teraz zrobić. Nie nabija się. No ja wiedziałem, że tak będzie, no trzeba to mądrze zrobić. Nadal są otwarte te lody? No panie, wbija się. No dobra, dawaj, zrób gałę. No, o! Tak trzeba jakoś. Dobrze, formujesz kulkę, dobrze. To je... Ładnie pachnie. To się nabiera tak, stary. To już nie nabrałeś, to się tak nabiera. Serio? No tak się bierze i tak, i się robi kulka, widzisz? Okej, no może masz rację. Grycanie to k***a lepiej wyglądało. Chyba lepiej smakuje też, wiesz? No dobra, masz kulkę i teraz ona wyjdzie idealnie. No prawie. No jest lodzik. Mogę przetestować? Czy chcesz pierwszy? No dobra, to są hot dog, tak, żabka. Nie pachnie źle. No daj tego hafta. Jestem w stanie k***a to zjeść. Nie no jest to smacznego. No co? Słone, przez to, że jest słone i takie... No dobry. No nie jest zły, k***a. Ja bym karnę dla kota w szejku, nie pamiętasz tego? Nie no, to nie jest dobre. Znaczy wiadomo, że to nic nie jest dobre, od tego zacznijmy, ale nie no to jest... kwestia mindsetu.
I o czym myślisz, jak to jesz? Że jak to smakuje? I szczerze, jak sobie wyobrażam, jakby miał smakować kutas, to to jest najbliżej temu. Jest słone takie trochę. Dlaczego takie dobre? Bo ja oglądałem TikToka ostatnio i pani mówiła, jak smakuje fiut. I właśnie mówiła, że jest słony, potrafi być kwaśny, jeżeli jest nieumyty, to jest nawet gorzki. Jaki ten jest umyty? To jest słony, czyli że jest taki trochę spocony. O, spocony. Nie, no nie chuj, jeszcze kawałki parówki są. Jeszcze raz mam posmak taki, nie, nie chuj. Nie jest to złe. Totalne. Czuję smak musztardy, czuję smak keczupu. Ja najparówki tu czuję tylko. Jakbyś sam miał, to by tu przybiegł. Sobie. No właśnie jestem, nie przybiegam. Co tam masz? No do smaku frytek, w tym przypadku będą to frytki z maka. 100 gram. No jest. Ile ich dać? Mało? Tyle? No już. I możesz już być na gęste. To mocno trzeba. Dobra. Patrzymy, co tam się stało w środku. O! Ej, ładne. Ładne, jak ładnie pachną. Te są spoko. No to jest lód frytkowy. No trzeba tak skrobać, skrobu. Mieszu. Ale nie są takie złe, tak. Od tego. Może będziemy jakiś gryźć, po prostu sobie wypalać to. Plasteliną się bawić. Zlepiam ci kulkę. Chciałem powiedzieć, że biorę tych gryza, żeś tam nawpychał paluchów, dobra, teraz to nie wiem. Ale mała kuleczka, no. Najmniej większego. Dobre smakuje. Te mogą być dobre. Frytkowe dobre. Czuć wody w nich. Ziemniaków czuć dużo. Dobre. Dobre. Idealne te lody zrobiliśmy, także naprawdę. Jakieś restauracje, jakbyśmy to dali cukru, znaczy wszystkie były na słono robione. Tak, tak. Ale jakbyśmy chociaż łyżkę cukru tu brakuje. Do tak, ziemniaka? Troszeczkę. Do tej masy lodowej. One są w ogóle nie słodkie, a lody jednak są słodkie. To jedyny minus, który zrobiliśmy. Ale zaraz będziemy mieć z kiełbasą, zobaczymy jaki słodki będzie. Kiełbasa kaszubska. No dobra. Wyźgaś. Te kiełbasy, bo mało trzeba, nie? Gdzieś tyle. Ja jeszcze po przekroju na bliższe kroje. Najmniej stary. Testujesz to. Oj. Dobra kiełbaska. Kiełbasa, kiełbasa. To żarła. Ojoj, jeszcze jakiś artefakt tam jeszcze miała. Najpierw ją rozdrobnimy, żeby była... Artefakt, kurde. Najpierw ją rozdrobnimy tutaj, w środku. Ojej. No i kiełbaska, co się dzieje? Chyba to artefakty. Stila, to odpalasz. Dobra. Boję się tylko tam zajrzeć teraz i powąchać to. Nie miała na kiełbasa. Nie wiem czemu, ale brzydzi mnie strasznie, jak coś takiego zmiole. No i siup, w ten kupi dziób. Już. No właśnie za dużo się leje. No i dobra, tylko zamieszałeś. No, nie mamy lody kiełbasiane. O kurwa, bałem się tego. O to nie. Jak mochi! Ej no, mochi. Mochi. To się zrobił. To myślę, że jest najgorszy kurwa będzie. Nie chcę tego dotknąć za bardzo, bo to jest obrzydliwe. Wyjmuję wafla. Wiesz? Co? Taki z kawałkami owoców. No, trochę tak, taka jogobella, jogobella. On się chyba troszkę nie formuje, bo on jest taki ciałem stałym trochę się stało. Ciało się chyba... Tak, chyba się wyprodukowywał tutaj. Słowo ciałem się stało, tak? No, taki kiełbasiany. Dobra, co ty mi za sobą, zrobię tylko pierwszy. Spodziewałem się czego smaka jak surowa kiełbasa. O a będzie kiełbasą, dywan, ja pierdolę. Nie jest taki zły. Musiałem sobie wyobrazić, że jem kiełbasę po prostu, a nie loda. I wtedy przeszło, nie? A! No, dobrze, że nie widziałeś co z wafelkiem robiłem. Ale jest tam śladowanie czy nie, bo chcę to wyczyścić kres. Nie ma. Fak, to słone jest, ja b***o. No kiełbasa jest słona. Aaaa, ty chuj. O nie, kawałek kiełbasy mi kur... został na gardle. Z kawałkami owoców. To jest naj... no kurwa top. Nie chcę ci spoilerować. No pokazuję dla widza, wam spoileruję, Jarkowi nie. Loda smaku piwka. Będą wyglądały tak. Tak, masa. 100 gram masy. Może być trochę mniej nawet, bo tu będzie wodne. Tyle. No dobra. O, z pianką. Lody smaku piwa mogą być zajebiste. Już. Olo aromat. Już. Dobra. No i mieszu. Króciutko bardzo. Tak na jedynkę. No to troszeczkę tutaj wiesz. No ładne lody piwne. O kurwa, ja A jak taka drożdżówka pachnie? O, mega drożdżówka, studencka. Wodne lody będą. Nie, no taka... No jak roztopione lody w sumie. No. To jest git masa. Skąd wiedziałeś, że piwowy? Ej, to może być dobre, zajebiste. I w ogóle masa wyszła nam ładna do tego loda. Czy wyszła ładna ta masa? To ja nie wiem, tak szczerze. To jest lód wodny! No. To tak kupluje. No bo kliknąłeś przycisk. Nie wiem, to się patyczkiem je takie lody chyba. Dobra, to jest wodny. Gałuj to pan tego loda. Trzeba idziesz do takiej lodziarni i tak, kiedyś loda piwnego ci dają, to jeszcze k***a w taki sposób. Idziesz do lodziarni i jeszcze uformowałem śnieżkę k***a ulep z tego. Śnieżkę z tego ulep. Tak piją, idziesz do takiej lodziarni i tak ci loda podają. Dobra, dawaj. No już, wkładaj pan to. Druga gałka dla pana.
Spoko, dziękuję. Ile płacę? Ej, do***ne, ciekawe, alkohol w tym został. Nie, nie czuć alkoholu, tu się wyzerował alkohol jakoś. To jest naprawdę dobre. No dobre, Lodu tak dużo jest tego lodu zwykłego. No, więc tej piwa mogło być. To sprzątam, k***a, wycieram. Narzę się, k***a, napi***ć tylko służącego, co znalazł, k***a. Oczywiście. O, k***a. Dobrze, że przyniosłeś, udało cię. Podaj numer od 1, raz, 2, 3, 4, 5, od 1 do 5. 4. Myślisz, że to się przyczepi do czoła? O, zimno, o, k***a. Nie przyczepi się. Trzeba tak... Nie przyczepia się. Jesteś? Ale zimno w łeb! Czasem tak się zdarza, że się nie trafia po prostu. Mózg mi zamarł. Dobrze, znaczy, Arek sobie wyczyści czoło, a za ten czas wy zobaczcie, jak ten lód jest zrobiony. Lód o smaku pizzy. Jest to pizza... Jadłem chrupki o smaku pizzowym. Fajnie, jest na serwetkę. Jak pizzy. To będzie jak cheeseburger, mi się wydaje. Identyczne. Pycha. Chłopie. Pokaż konsystencję. Nic nie zostało po tej pizzy, kompletnie. Patrz. Siup. No jakie ładne! No one są ładniejsze! Z każdym razem ładniejsze wychodzą. Drugi odcinek, jak będzie 10 tysięcy łapek w górę. Nagrasz jak robię loda? Nagrywam jak robisz loda. To jest nadal enigma, bo nie wiem, co to jest za lód. Tu tak strzela ten k***a! Klikasz! Ten jest zgadne po k***a mam zgadywać, czy go robiliśmy przed chwilą i zdałem. No oni nie wiedzą tego, że my nie wiemy. Mam niespodziankę, wy widzieliście, co za lód. Ej, teraz tam ładnie dobre. No. Praktykarz i mistrza, no co? Nie zawsze za pierwszym razem wszystko wychodzi. Zobacz, teraz tak przekręcę. Tutaj to się ładna kulka zrobi. Ej, zajebista, no. No prawie. Ładnie. Nie od razu, żebym zbudowano. Chcesz sam się przekonać? Nie wiem, co to jest. Jakie my robiliśmy lody? Nie pamiętam, co to jest. Bo robiliśmy je 9 dni wcześniej. Strasznie to jest niepokojące, że nie wiem, co to jest. A taste the feeling. Zgadnij smak. Smak się wyzerował kompletnie. Pieprzem smakuje i ketchupem. Co było z pieprzem i ketchupem? Hamburger to nie będzie. A może to jest hamburger? Nie, hamburger ma inny kolor. I widzę grudy hamburgera tam w nim. Pizza ta mrożona. Chyba tak. No, to jest ta pizza mrożona. I to jest to oregano. To nie najgorszy ten pizza mrożona. Kompletnie się zatracił smak wszystkiego. No. Dobry. No. Może szczerze nie. Jak to najgorsze, to dobry. Może ten się przyklei. Mać, debil. Nie przykleja się żaden. No dobra, podaj numer od 1 do 4. 3. Bałem się tego loda. Co to? Nie wiem, wolę nie mówić. Patrzcie, jak go robiliśmy. Jakie to są frytki z Maca, jakie to jest McDonald's bez cheeseburgera, prawda? Pa, jest cheeseburger, jest bułeczka. Cały? Właśnie, kurwa, teraz myślałem, że lepiej nie. Połowę. No chyba połowę. Na pół, bo to za dużo będzie na tą masę. Tyle? No. Za dużo mięsa mi się wydaje będzie. No i akurat. Idealnie. No Instagram masy. Powolutku się rozpędzamy. No i pięknie, zobacz, żadnego śladu. O, ładniutkie. Miętowy. Na pewno miętowy, tak. Biszkoptowy, jak ładny. No piękny, piękny, smaczniusi będzie. Ale fajnie się go robi, tak? Chyba dobrze robisz teraz. Ale teraz robisz tak zrobić? Aha, pa, i sobie ją zostawiasz i sobie robisz tak, i sobie ją zostawiasz i sobie robisz tak. Chyba no, chyba wpadłeś na to. Strzela we mnie co już sami. Się nauczyłeś robić loda chyba. No, patrz. Dobra, no. Teraz jest idealny, no to on musi być dobry, skurczyn. No. Jest ładny, kurwa. Uwaga. No, proszę, taste check. To jest McDonald's. McDonald's? Hamburger. Mines, ale podoba mi się to, że jesz go, ale masz taką minę w stylu... Pokaż, bo zaraz zjesz całego. A ty sobie gryziesz to, kurwa, sobie przegryź. O kurwa, cebula. O kurwa, to jest McDonald's. To jest cheeseburger. Ale mocny jest. Mocny w kurwa. No. Gorsze w chuj to jest niż te fasolki wszystkich smaków. Ja p***ole. To jest zrobione z prawdziwych rzeczy, nie z aromatów. To jest zajebiste, to jest zajebiste, to jest dobre. I zobacz jak się ładnie robi. Pokaż serowy. Wow. Ej, zajebiste. To już podaję wafla. On wygląda ten, jak wygląda jak śmietankowy lód zajebisty. Zaraz pomożesz kurwa, taki śmietankowy. To nie jest serowy. Wiesz co to jest? Lody czosnkowe. To nie kiedykolwiek jadłeś, stary. To z czosnkowy to jadłem. Ale lody czosnkowe? Nie, nie ukrywam, że nie. Tak? Wygryłeś go w pół. To jest czerwony czosnek? Czerwony czosnek, lol. Dobra, dwa ząbki. Siebie tak, nie? Skórka schodzi. Skórka schodzi od razu, zaraz tego razu. I... siup. Będzie taki zamrożony sos czosnkowy po prostu. Ale mleko z czosnkiem, jak byłem mały, no. To jeszcze miodu może dodamy, lekarstwo, będzie. Daj, mogę? Pewnie, proszę. A to może być dobre, to może być dobre. No jak sos czosnkowy. No jak sos czosnkowy. No jak czosnek, no. Ale ma zajebistą konsystencję. Będziemy dobro, bo tam nie było naszego składnika, to była ta masa, więc to dobrze wyszło. Ale wali. Jakby to na pizzę se pierdolę.
wziąć, to by była pizza z lodem. Słodką pizzę zrobić. Chcecie taką deserową. I gałki loda, co chuj sosu. Sos czosnkowy do niej dać. To bardzo mi smakuje, wiesz czym? Dzieciństwem, bo w dzieciństwie jadłem mleko z czosnkiem piłem. A, no. I też ciocia robiła. I to smakuje tak. Czosnkowy by dało radę, ale kiełbasianego by za chuj. Masz nagrodę dla ciebie zjeść. Na sam koniec. Sprawdźcie, jak robiliśmy ją. To teraz. Jadłeś kiedyś lód do smaku serka? Serowe. To sam lód do smaku sera. Serowe? Tak, serowe. To nie jadłem. I specjalnie, żeby łatwiej się to zmieniło, kupiłem takie wiórki. 100 gramów. Już trochę więcej, to będzie lepsza konsystencja. I sypujemy troszkę tych lodzików, tego serka tutaj do środka. Mama mia! Chyba starczy, co? No, mieszamy lody serowe. Zeżygałbym się po tym kiełbasianym, przysięgam, kurwa. O! Jak ładnie się robi ten serowy. No. Najlepszy, no zajebisty na koniec. Proszę. Masz. Co ty robisz z tym kufelkiem? Nic. Pocierałeś go sobie o krocze? Co? To jest przesady. Co robisz? Widziałem tą kotę oka, tak spojrzałem tylko. Zerknąłem. Bombastic side eye. No dobra, serowy. Bombastic side eye. Czekaj, nie mów. Dziwny. Taki mdły bardzo. No taki kurwa ser, ale taki surowy ser. No to jest surowy ser w sumie. To by jeszcze też była mdły w chuj. Taki, no. Taki, że nie zbiera cię na żygi ze względu na to, że jest obrzydliwy, tylko że jest taki mdły bardzo. No. Jakbyś masło jadł. Jakbyście mieli jakieś pomysły na lody, to możecie na napisać, z czego możemy jeszcze lody zrobić. Tylko nie piszcie, że mamy sobie zrobić samemu kurwa nawzajem, bo to nie będzie śmieszne, tak? No właśnie, idioci. Bo to prawda przecież debile. Jest. No. A dobry ten lód, tak szczerze, ale... Jakbyś masło jadł. No. Jak sobie wyobrazić, że to jest masło,